Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 4.0. Na 10 minut jest gra, ranking już przekroczony 2400, no i ciśniemy dalej. Poprzednie edycje na tym rankingu się już kończyły. Jest posunięcie D4, więc to zbijemy. Prawdopodobnie Gambit Mora. Dokładnie, ja tutaj tego pionka przepycham. Jeszcze się zastanowię, czy go nie zbić, ale przepcham od razu, żeby oddać i żeby spokojnie wyprowadzić figury. Przy okazji, moi drodzy, wczoraj wystartowała opcja nabycia kursu Szachowe Fundamenty. Był szlagierowy kurs, pełen program od zera do trzeciej, drugiej kategorii, gdzie są omawiane taktyki, strategie, debiuty. Wszystko znajdziecie na stronie szachus.pl. Podlinkuję to w komentarzu. Zapraszam. Czas do nabycia jest tylko do 21 marca, do godziny 22. W późniejszych terminach będzie to niemożliwe w tej niższej cenie. Skoczek na C3, tutaj zagram posunięcie D6, zaplanuję sobie wyjście skoczka na F6. Mamy ustawienie takie marocze, znaczy ustawienie maroczego, przeciwnik zagrał H3, ruch dobry, to nie pozwala zagrać oczywiście tutaj. No i trzeba skończyć rozwój roszada. I będziemy się tutaj głowić. Istnieje takie posunięcie jak goniec E6, nawet jak mnie zaatakuje tu przeciwnik, to ja chętnie tego gońca oddam, przerzucę potem skoczka i to będzie naprawdę dobrze wyglądać tak według mnie strategicznie. Pytanie teraz jest takie, czy gońca nie wstawić też tu, tak standardowo, czy może nie przerzucić skoczka tu i tu. To też jest opcja z zagraniem na przykład A5, jest taka możliwość, mi się ona podoba i ja sobie z tego skorzystam. Spróbuję po prostu tego skoczka przerzucić i kombinować. No w szachach trzeba kombinować. Jest też możliwość zagrania tutaj. Tylko, że bicie, on odejdzie, potem dostanę ruch F4 w ząbki. Tutaj jest zagranie, myślę, że jest ok. Chodzi o to, że to bicie dla niego będzie fatalne. Fatalne, bo odbijam, mój goniec będzie świetny. Walka o centrum, jest opcja E6, skoczek mi nie wejdzie, będę miał świetne pole na D4 i będzie wspaniale. Takiego ruchu trzeba się obawiać, ale nie jeszcze teraz. Tak się zastanawiam, czy H6 nie jest możliwe, ale dostanę taki ruch standardowy mimo wszystko, będę musiał zagrać królem, goniec będzie zerkał, chociaż to nie jest jakieś straszne. Chodzi o to, żeby zagrać tu i wstawić gońca tu, ale jak wstawię gońca tu i mi wejdzie tu, też się nie będę bał. Dobra, gramy goniec E6, on może wejść skoczkiem, naturalnie oczywiście, tyle że też się zastanawiam nad biciem. Tutaj zabezpieczę też za chwilę ruchem A5 zagranie B4, chociaż on zagra B3 prawdopodobnie. I wtedy też będzie bardzo ciekawa możliwość zagrania hetmanem na A5. Może wrócić goniec, wtedy zawsze mamy też możliwość powrotu, ewentualnie wieża E8, żeby bronić tutaj. Pozycja mi się bardzo podoba, jeszcze ciężko może ją przebić, ale będziemy próbować. No plus dla niego jest taki, że wieża stoi na C1, a nie na A1, bo byłyby na pewno jakieś tam problemy, ale to jest taki ruch standardowy, żeby wyprowadzić tę figurę. Teraz myślę nad planem A6 nawet i B5. Myślę, że to będzie dobra opcja, żeby próbować dobierać się do takiego centrum, można powiedzieć, przeciwnika. No bo coś grać trzeba, w miejscu też stać nie wolno. Więc trzeba kombinować. Gość z Ugandy w ogóle. Niesamowite. Czy niesamowite? No normalne, ale nie miałem przyjemności chyba grać. Okej. Okay. Skoczek na D5. Tu jest obrona. On zagra mi tak. Bardzo możliwe, że muszę wrócić, ale nie zawsze mogę to wybić. Dobra. Wieża E8. Asekuracyjnie zagramy. Taki ruch nie istnieje chyba. Bo bije, nawet jak on zagra tu, to ma możliwość bicia tu, odejście hetmanem i skoczek zawsze ucieknie. Prawdopodobnie trzeba będzie zbić tego, on zbije tym i wedrzemy się skoczkiem na B4. Odejście jakieś teraz, też ruch A5, A4, trzeba po prostu podziałać na skrzydle. Myślę, że za dużego wyboru tutaj nie mamy. Ale to też jest, myślę, że dobry wybór. Przede wszystkim ważne jest to, żeby nam się pozycja podobała, którą gramy. I powiem szczerze, że mi się podoba czarnymi, bo udało się wyprowadzić każdą figurę. Jest roszada, wieża gra, druga wieża. No oczywiście jest trochę ciaśniej niż białe mają, ale są perspektywy i ważne, żeby wiedzieć, jakie są plany.
To pomoże w podejmowaniu dobrych decyzji, dobrych posunięć. No i tego się będziemy trzymać. No dobra. Zobaczmy, co przeciwnik tutaj zaplanował, bo zawsze jak goniec odejdzie, jest możliwość zagrania e6. Tylko osłabimy sobie punkt d6. Zawsze jest coś za coś. Tego na razie chyba nie chcę. Raczej ewentualność wybicia będzie ok, bo zobaczcie, ten goniec nawet jak zostanie, to szukam dla siebie też plusów, że on strzela w króla, ale tutaj jest dobra obrona. Oczywiście tam do ataku na czarnego króla to jest jeszcze 100 lat na pewno, ale trzeba na to też zwracać uwagę. O właśnie. Skoczek zagrał na g5. I teraz wybicie. Na pewno on zbije tym pionkiem, żeby otworzyć pozycję. Zagram tu. Dobra, to mi się pod... Chociaż z drugiej strony niech on bije tego. Ale może zlikwidować, żeby zagrać tu. Dobra, tak zrobimy. Skoczek b4. Ten ruch nie działa. Chcę zbić pionka. Dlaczego nie? Figury fajnie na tym skrzydle się ustawiły. Jakieś b5 można spróbować pokombinować. Oczywiście goniec d2, istnieje takie posunięcie, tylko ciekawe, czy on zauważył goniec b2. A wieża c2 nie mogę zbić, bo tu dobra. Goniec, jeżeli zagra gońcem na d2, no to ja będę musiał tym hetmanem czmychać stędy. Będę miał możliwość zagrania taką. On jak zagra tu, przez a5 i znowu przez a4 trzeba będzie cisnąć. Trochę boję się, że jak wymienię te gońce, to będę miał słabą obronę króla. Tylko pytanie, czy on tutaj to jest w stanie wykorzystać. Na pewno taki ruch jak hetman na f3 istnieje. Będę musiał prawdopodobnie wrócić wieżą. No zobaczymy, jak to się ułoży. Może on analizuje również ruch A4, ale tutaj też na B3 będę świetnie stał. Zawsze tym mówię, hetmanem wrócę, zagram A5 i będzie pięknie. No dobra, przeciwnik się zamyślił. Zaskoczyliśmy go na pewno, ale myślę, że taki prosty ruch, nawet hetman e2 broni tego pionka i po prostu gramy dalej. Ja tym hetmanem i tak muszę wrócić, żeby spróbować rozbić to skrzydło, bo samymi figurami będzie mi bardzo trudno, jeżeli przeciwnik zagra hetmanem na e2, obroni pionka i tyle. No cóż, hetman e1, okej, czyli na związanie sobie zagrał. No to gram hetman bez... Aha. Chwilunia, on nawet ciekawie zagrał, bo jak zagram tu, on mi wrzuci taki ruch, ja ucieknę, on mi wrzuci b4 i będzie skoczek miał problem. Więc hetman a3 istnieje, chyba jeszcze takie posunięcie. Tak zagramy, zejdziemy z tych komplikacji. Oczywiście liczę się z biciem, które jest dla mnie bardzo dobre. A, no to zobaczcie, czyli poprawiłem ruch i on zagrał hetmanem na e2. Czy ja nie mogę zagrać tak? On, załóżmy, odejdzie tu i ja zbijam. Nie, no nie może być tak. Tu. Nie, to mi się nie podoba. To raczej nie jest jakieś tam wspaniałe, ale H6 wydaje mi się, że trzeba spróbować. Skoczek zagra tutaj. Może A6 i B5, bicie, on otworzy tu. Chociaż nie chcę takiego ruchu zagrać, bo on potem H4, H5 mnie szybko podważy i ten goniec się rozegra bardzo mocno. W takim razie, a może e6, też jest taka opcja. E6. E6 bicie, może bicie nawet skoczkiem, bo tu się otwiera też linia. Pionek zostaje słaby, ale też jest taka, jakaś tam ciekawa możliwość. A może najpierw tu i tu. O, dobra, jedziemy. Jedziemy z tym planem. H6 mimo wszystko, H4, H5 oczywiście ruch istnieje, ale to są dwa posunięcia, a ja w kolejnym już rozwalam centrum i będę sobie patrzył na hetmana. Tak intuicyjnie sobie do tego podchodzę. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Tutaj zagraliśmy świetnie, znaczy świetnie, no to jest cały czas moja ocena. Ja nie mówię, że to jest najlepsze,
ale według mojej oceny jest dobre. Na ten moment wydaje mi się, że tu jest w porządku. What? Dobra, tutaj nie pozostaje mi nic innego jak bić. On dostanie pewne szach. Okurza stopa. Tu, tu, tu i tu i dostaje mata. Okurza stópka. Tego nie widziałem. I zobaczcie. Stało się to, co mówiłem wcześniej. Taktyka jakaś tu na króla weszła. E6 mogło być wcześniej. Nie mogę zbić gońca, bo dostanę po prostu mata. Tutaj, tutaj goniec zbija i jest siatka matowa nie do uratowania. Trzeba chyba zagrać gońcem tu. No tak, ucierpieć bez pionka. Goniec F6. No taki ruch tam też jest dobry, nie jest dobry, bo tutaj jest bicie, tam się obronię wtedy, więc on musi albo zbić, albo po prostu odejść. Ja odejdę wtedy tutaj. Albo co innego zagram, w sumie nie wiem co nawet. O, to nie porobiło się dobrze. Może wtedy spróbuję wymienić hetmany. Tak, wymiana hetmanów dla mnie może być korzystna, ratująca. On zdobył pionka w tym momencie i jakąś opcję na zniszczenie mnie tutaj. No tak, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby dostać mata. Możliwe, że bicie skoczka też jest dla niego dobre, bo wtedy ten goniec się rozgrywa mocno i mój jest końcem słabszym raczej. Jakiś tam hetman D3 z atakiem tutaj i może spokojnie sobie ustawiać tutaj te figury. Może tak grać, właśnie. Najgorsze dla mnie jest to, że on tak może grać. Bo król jest słaby. Jednak te H6, zobaczcie, a jednak dał szacha. No jedyne zagranie moje to tutaj, lepszego nie ma. O matko. Ale chwila, on daje mi teraz zdobycie figury. Tutaj, ja tu. On tu i zdąży tak zagrać? Czy muszę zagrać jednak wieżą? On zbije, ja tu, on tu. Ja tu, on tu, ja tu. Ja sobie odejdzie gońcem nawet tutaj. Już myślałem, że mam nadzieję na lepsze jutro. Bicie, bicie. No tu nie mogę, bo mat, więc muszę zagrać tu. On tu, ja tu się wybronię z tych szachów. Zbiję tu, tu i on zagra tu. To mnie bardziej martwi, goniec F5. Gdzie będę raczej bez wyjścia. No tak, będę bez wyjścia, słuchajcie. Tego nie przewidziałem. Właśnie słabość króla, ładnie to wymyślił. No dobra, bierze G8, wyjścia nie mam znowu. Tak, gram szybko. A, on ma bicie tutaj jeszcze. Ojejku, jestem w rozsypce totalnej. On szuka siatek matowych. Tak nie mogę. Tak. Tak. Tam jeszcze patrzę na wieżę. To jest dobry ruch. Też to posunięcie widziałem. Ale zaraz. Palnę tu, on wejdzie tak. A jak zbije tu. On zagra tak. Ja muszę tu. Wiecie co? No tak, on widzi siatkę matową. Strasznie mnie... Aha, bo jak ja zbiję tu, to on też może zbić tu.
Ja zbiję, on zbije. Ja zagram tu, on tu. To ja zbijam i tu powrót i się bronię. Dobra, jak cierpieć, to za coś. Nie mam wyjścia. Zbijam te wieże. Muszę zagrać tak. O, mat jest na F7. Co ja gadam? Widzicie, nie policzyłem. Ale mnie zrobił. Może rewanż, poproszę rewanż. Ale mnie zrobił, słuchajcie, ładnie. No ładnie mnie załatwił. Odrzucił przeciwnik wyzwanie, szkoda. Chciałbym się zrewanżować. Zerknę na początek gry. Słuchajcie, jak to wyglądało. Było dobrze, według mnie. Cały czas dobre ruchy. Wszystko w porządku. Pewnie osłabienie króla było kluczowe. Tu już się robi dobra białych? Nieźle. Tak, zaczął dobrze atakować. W ogóle szybko zerknę, ile gość ma tam rankingu i partii rozegranych. 370 partii, w blicu ma 2200. Nie no, wygląda w porządku. Nie, dobrze grał. Dobrze grał, trzeba mu oddać. No i teraz co? On tak. Tutaj, on tu. Ja H6. H6 to błąd. No właśnie, H6 to jest ogromny błąd. Słuchajcie, osłabienie króla jednak. Wydawałoby się, że jest dobrze, a okazuje się, że po tym ruchu bicie i tu jest już fatalnie. Szkoda. Szkoda. No dobra. Poszukajmy sobie w takim razie kolejnego przeciwnika. Jest! I to jak szybko. D4. Od razu tylko zerknę na ilość gier. Ilość gier 850. Tyle, że w blicu ma 1850. Może jest po prostu graczem rapidowym. No to jedziemy. G6, skoczek C3. I czy D5, czy goniec G7. Co zobaczymy dzisiaj na obrazku? Dobra, będziemy grać królewsko-indyjską. Spróbuję zagrać ją troszeczkę nietypowo. Przez H3. Przez H3 może G4. To znaczy tutaj należy zagrać prawdopodobnie skoczkiem, jest w porządku. Ale zagram nietypowo, żeby może przeciwnika trochę wybić z rytmu. Spróbujemy. G4, po tym ruchu tak, oczywiście to jest dobry ruch, chcę zagrać tak i tak. Trochę się pojawiają jakby dziury. Myślę, że to nie jest jakiś tam najlepszy układ białymi, ale też widziałem, jak ludzie grają. Jeżeli ktoś nie jest doświadczony kolorem czarnym, to może być problem. Tu przez C6 można próbować fajnie rozbijać skrzydło. Koniec G2, skoczek E2. Bo jak zagra skoczek tutaj od razu, to dostanie ruch B4. O właśnie, i on nie może zbić tu. Dokładnie. Jest pięknie. Tu myślę, że spokojnie A3. No i ten skoczek ma problem. Naprawdę? I tak szybko zagrałeś? To chwila. Zastanawiam się nad tym. Święty spokój. Trochę otworzę niby gońca. Mogę też zamknąć pozycję albo zagrać wieżą i po prostu czekać sobie. Bardziej ta opcja czekania mnie interesuje, choć z drugiej strony jak tu walnę, chociaż nie, on zagra tu aktywnie, będzie mi atakował tego pionka i to nie będzie przyjemne. Tym bardziej tego gońca mam na G2, a nie na F1, więc zagram po prostu wieża B1. I nie będę tutaj wchodził z nim w jakieś tam potyczki, chociaż on może wybić i tu hetman C7 atakować. No właśnie, jakiś hetman D3, goniec, no właśnie, wyprowadzenie i powrót gońca, czyli... No, aha, tu jest też skoczek B5 na szczęście. No ale na tego pionka będzie trzeba uważać. Dobra, zobaczymy, czy on w ogóle zbije. Na razie nie rusza niczego. Skoczek E2. Czy taki ruch też jest ciekawy, żeby tego pionka spróbować zbić? On by musiał wieżą wrócić. Ale może nie ma takiej potrzeby. Chociaż dlaczego nie? Ale już zobaczcie, pozycja jest zupełnie inna niż standardowa w królewsko-indyjskiej. Skoczek E2. Będzie planował ruch F5 na pewno. Więc no spróbujemy się tutaj przytkać chyba. To znaczy, może tak w ogóle? Nie, no zróbmy roszadę. Miejmy z głowy rozwój, bo to też jest bardzo ważne. Po ruchu F5 zastanawiam się nad biciem i skoczek tu. Tylko nie chciałbym właśnie... A może F3 i to też wszystko zapchać.
Spróbujmy zagrać F3. Ten układ dla białych no nie jest jakiś rewelacyjny, tak czuję, bo ja wolałbym tu na pewno czarnymi próbować grać. To jest sporo takich fajnych niuansów, na przykład goniec F6, G5, żeby wymienić te gońce czarnopolowe. Ale będę miał możliwość też takiego zagrania, takiego, chociaż on będzie mnie tu męczył. No może mnie męczyć, ale dobra, przepchał pionka. No to zagramy od razu tak, żeby atakować tego pionka z tempem. On będzie musiał wrócić, to jest tam chwila czasu na to. Potem goniec tutaj, 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 może żeby tam napierać. Może hetman A4. Poświęcenie nie wchodzi w grę, ale on musi już uważać. On musi po prostu już zerkać na tego pionka. On musi wrócić tą wieżą przede wszystkim. Przepchał F4. Ok, będzie mnie chciał tutaj atakować. No ma prawo. Może wieża F2, goniec F1. Ale to też manewry. Może nie są one teraz tak bardzo konieczne. Jedno jest pewne. Aha, patrzcie, tutaj bicie, B5, skoczek C7 i B6. Też możliwość otworzenia pozycji jest. Wybił. A to jest arcyciekawe dla mnie. Może tutaj walnąć, on wybije. Ja tego gońca potwornego wymienię i tu... Nie, wybijam, łączę pionki. Łączę pionki. I też jest możliwość taka, że tutaj, B... Aha, już skoczek wejdzie tutaj. Dobra, to już nie ma tej możliwości. Okej, ale już wiem przynajmniej jak grać, bo do C5 można próbować dojść. Hetman D3 wydaje się... Naprawdę? Zagrałeś tu? Biorę za darmo... Nie! Podwaliłem figurę. Muszę uciec. Podwaliłem figurę. No dobra, słuchajcie, gram bez figury, hetman D3. Jest bardzo źle. Jest fatalnie, a jeszcze jest B5 ruch. Mega nieprzyjemny, tak. Będę musiał chyba tak zagrać w ogóle. Mega nieprzyjemny ruch. Skoczkiem nie mogłem, bo tutaj by wszedł tak, no właśnie. Muszę zagrać w ten sposób. Muszę oddać pionka, żeby ten był tutaj wolny, bo nie mogę wymienić, bo mój będzie słaby. Ojej, czysta figura mnie, jest źle. Jest bardzo źle. Ale podstawiłem jak amator. Może po tym ruchu nawet zastanowię się nad wymianą hetmanów, która jest fatalna, ale... Ale będzie to jeszcze jakieś w miarę dobre odejście chyba hetmanem, bo jeżeli on to zbije, to ja tu atakuję i tu. Zyskuję jakiś tam czas malutki. No jest figura mniej. Chociaż może tego tak nie odczuwa się jeszcze na pierwszy rzut oka, ale jest źle, bo mam mało figur w grze. Jest źle. No tu on goniec jeszcze nie gra, ale to się za chwilę może u niego bardzo rozdmuchać. Goniec D2 za chwilę spróbuję zagrać i wstawić wieżę. Cóż ja mogę powiedzieć, no jest ciężkie przyszły tutaj podstawki. No właśnie ostatnio mam z tym problem, słuchajcie, z prostą taktyką. No właśnie, jest ostatnio z tym mały problem. Taktykę trzeba trenować regularnie, ja tego nie robię. Wyjście z wora byłoby piękne. Ajajaj. Się dałem skusić na tego pionka i to tak dosyć szybko. Nierozważnie. Oczywiście można powiedzieć, dlaczego nie myślisz szachuś dłużej, masz dużo czasu. To tak zawsze się mówi. Słuchajcie, czas też jest elementem gry. Więc po prostu zagrałem szybko i tyle. Ale nie widziałem taktyki. No, po prostu nie widziałem, nie dostrzegłem. No będziemy jeszcze walczyć, no jest opcja taka. Albo najpierw tak, potem tak, zobaczymy, jeszcze wieża C1, jeszcze goniec F1. Mam kilka właśnie takich ruchów dosyć prostych do wykonania, prostych planów. No zobaczymy, czy to się w ogóle uda jakoś wyprostować, coś tu przeciwnika oszukać. Zostały mu 4 minuty, więc czasu też ma niewiele na podejmowanie decyzji. Goniec zagrał.
Okej, tutaj on, tutaj ja wrócę. Zagra wieżą tu, no właśnie. Więc się za dużo dobrego nie podzieje dla mnie. Jak zagram tak, też nie za bardzo. Bo jeszcze tak, tutaj, jeżeli on zagra na przykład tak, to tu. Też nie widzę dobrych perspektyw, nawet tam się nie mogę wbić i go postraszyć. No dobra, chyba wprowadzenie wieży będzie konieczne. Wprowadzenie wieży, goniec F1 może i tu. Ciężko stwierdzić. No tak, a jeszcze on ma gońca na F8 teraz. To już w ogóle. Nie jest dobrze. Dobra, goniec na F1, tak żeby zerkał tu. Jak goniec F8, to szybki hetman. Łe, podstawiłem! Znowu podstawka, widzicie? Znowu to samo. Znowu to samo. Ojejku, bo tu się zapatrzyłem na tego pionka. Znowu zagrałem tak samo. Nie było tutaj chyba dobrych już odejść. No i co? Stracę to. Więc chyba muszę tu zbić. On mi zbije hetmana, ja zbiję wieżę. On zbije tu, ja zbiję tu. Wieża za hetmana. Nie jest dobrze. Ale to jest chyba najlepsze wyjście w tej beznadziejnej sytuacji. No muszę tak. No niestety, nawet nie mam figury jeszcze więcej za to. Więc jest fatalnie. Jedyna moja nadzieja to jest czas. On tu chce wejść, muszę uważać, więc gram tak. Konsolidacja figur, więc tak, on zagra mi tu. Fiu, tu. Gońce wchodzą, jest niebezpiecznie. Dobra, tam będzie próbował mnie gryźć, ale nie mogę tutaj. Będzie chciał coś poświęcić prawdopodobnie. Dobra, G5. Spróbujemy tego nie poświęcać. I tak po prostu tutaj skoczkiem. Bo jeżeli on tu, to może odwrót i jakieś tam przestawienie, ale to też ciężko. Może tak, no właśnie, może tak, to ja tu, żeby otworzyć gońca, mieć też skoczka na D5. Jakaś tam opcja może zaistnieje, ciekawa. Chociaż zaraz, jak on tu, ja tu, on mi weźmie, ja zbiję, on mi weźmie. Aha, i tutaj się jakoś tam uratuje na chwilę. On zagra tak, a nawet nie zagrał tak. A zaraz, aha, tu nie mogę. Czarne chmury nade mną. Uciekam, bronię gońca. Skoczek E2. Dwie minuty u niego, ponad. Aha, goniec się tu wbija. Ojej, to nawet było prostsze dla niego niż mi się wydawało. No to przegrana. Nie ma jak się bronić przed tym, słuchajcie, trzeba poddać partię. Spróbuję zagrać rewanż. No nie, fatalna podstawka skutkowała już prostą przegraną. Rewanż odrzucił. No dobra, rewanż wysyłamy i wysyłamy powiadomienie do innych zawodników. No niestety, dwie porażki, moi drodzy, nie jest lekko. 2599 na osłodę, ale by było cudnie. Sprawdźmy cię, drogi przyjacielu, jesteś CM-em, ale specjalistą widzę tutaj. W zadaniach, w bulecie, w blicu masz 2200, a widzę specjalista, ile partii? 800. Dobra, ale 2600 na 10 minut, ekstra mi się trafił zawodnik. No to ciśniemy. Gambit hetmański. E6, skoczek na C3. Na razie normalna sprawa. Jest skoczek. No i tutaj na przykład biją. Goniec na E7, super. No to goniec na G5.
Normalna rzecz. Posunięcie E3. OK, tutaj ja wybiję, przeciwnik wybije, wieża C1 i tutaj C6 grają często. C5 jest ruchem, o, nawet biją. No i super, mamy normalną pozycję, wszyscy są zadowoleni. Jeżeli bicie, bardzo możliwe, że rozważę bicie, nie ma bicia. OK. No to robimy roszadę. I teraz pytanie, czy hetman E2, wieża D1? Taki jest plan, można też spróbować E4 fajnie zamieszać. Bardziej chyba jednak hetman E2 bym sobie obstawiał, to posunięcie, bo wieża D1 wygląda bardzo logicznie i wieża D1, bo C5 trochę przeszkadza w zagraniu. I teraz tak, i teraz E4. Mamy silne centrum, nie mamy parę gońców, jeżeli tak, to przepchanie, jeżeli właśnie tu, to też chyba jest taki ruch dobry. Jeszcze się zastanawiam, aha, zaraz, a tak nie mogę? Tutaj, plaść, plaść, a grozi mat. Tu, on weźmie. Ja wezmę, on tu, ja tu. To wygląda chyba dobrze, liczę szybko. Strzał, grozi mat i tu. Aha, tutaj ma. Wiecie co? Ja jestem kompletnym szachowym kretynem. Totalnym. Ja nie potrafię liczyć wariantów. Przecież skoczek na E5 jest świetny. Kompletnie nie potrafię liczyć wariantów, moi drodzy. Przepraszam was najmocniej. Nie potrafię liczyć wariantów. Uciekam gońcem, niestety. Straciłem bardzo prosto pionka. Źle policzyłem, znowu za szybko. Mam pretensje teraz tylko do siebie. Pasmo porażek. No tutaj nie mogę się ruszyć pionkiem, bo dostanę mata. Jeszcze patrzę na coś takiego. Ewentualnie tutaj. I tu jest dobra chyba opcja. Może on teraz nie widział tego ruchu. Skoczek na E4. On będzie musiał chyba wrócić. Nie będzie. Nie może wrócić. Ej, Krzysztof! Pojawiła się szansa dla szympansa. I tu jest atak na skoczka, atak tu, atak tu. Nie tylko ja dzisiaj popełniam błędy. Proszę bardzo, jak uśpiliśmy gościa. Możliwe, że ten ruch jest najlepszy dla niego. Ale nie, to ja wtedy tego gońca zdejmuję. Jak on tutaj, to ja zdejmuję gońca, zdejmuję skoczka. Albo od razu skoczka zdejmuję. To też brałem pod uwagę. Dlatego, że tu grozi teraz mat. Dokładnie, więc muszę wybić, on wybije, ja wybiję i ja strzelam tu. I jakoś więcej i to jeszcze nie jest taka prosta pozycja. Ale na to muszę raczej pójść, bo lepszej drogi chyba nie ma. Jeszcze tak patrzę, że zbiję tu, tu, to też nic nie daje. Ale chwila, 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 chwila! Przecież ja tu wygrywam szybciej. No nie, tu, tu. Tu, tu i uwaga, F4. Tak. Tak, 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 tak. 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 I F4. Takiego ruchu nie ma, bo bije. Zdejmuje. Wieża więcej. Dobra. Nie jakość, tylko wieża. Zgadza się. Uff, słuchajcie, co to była za partia? Masakra jakaś. F4 gość też nie doliczył, ale tutaj też po prostu podstawił. No dobra, to zbić muszę, tutaj nie mam żadnego wyjścia. Jest wieża więcej, no i teraz trzeba to dobrze porozgrywać. Trzeba po prostu uważać, chyba tak. Spróbuję wymienić i spróbuję tak zagrać i wymienić wieżę. Bo tutaj nawet mogę tak zagrać, jeżeli hetman pójdzie na G5, spróbować tę wieżę po prostu wymienić. Jak wymienię jedną wieżę, to już będzie bardzo łatwo. Jeszcze przy ciężkich figurach to wiadomo, trzeba uważać, które zostają, ale tu nawet taki ruch nie działa, bo jest strzał. No tak, tu jest wygrana, słuchajcie. No tak, cieszę się również. Co? Nie ma wygranej. Nie wierzę, Krzysztof Budrewicz. Nie wierzę, co ty zrobiłeś. Cieszyłem się jak głupek.
Wiecie, o co chodzi? Matko jedyna. Ale jestem dzięcioł patentowany. Co się dzisiaj dzieje? No, nie, jak zbije, to on mi zbija. On ma dużo pionków, to będzie wygrana dla niego. Jak odejdę tutaj, to on mi trzaśnie tu. Jak ja zbiję, to on mi odbije tu. Ja zbiję tu, on da mi szacha. I będzie zbierał, będzie miał wygraną wieżówkę. Totalnie. Jasny gwint. Jak się zasłonię, no to to samo. No to co? Równie dobrze. Jezus Maria. Żeby jeszcze w pionach było porówno. A ja mam trzy pionki mniej. To jest tragedia przy dwóch wieżach na hetmana. Nie wierzę. Nie wierzę, co się stało w ogóle. Znowu taktyka. Ależ po prostu tragedia. Niewiarygodne. Ostatni motyw, który u niego działał, podstawiłem. Tu, no to wezmę hetmana, ale tak się nie stanie. Tutaj on weźmie tu. Niewiarygodne. Tutaj. Tutaj. Tutaj on, nie wiem, zagra tu. Ja tam. On zbije mi pionka. Ja tak, on mi weźmie tego pionka. Ja wezmę. I będę chciał po prostu wejść tam i tam. Ale on się zawsze obroni. Ojejku. Niewiarygodne. Krzysztof, niewiarygodne, co ty zrobiłeś. Niewiarygodne, co ty, Krzysztof, zrobiłeś. Powiedzcie mi, że to się nie dzieje naprawdę. To jest jak jakiś koszmar. Muszę zbić. To się nie dzieje, słuchajcie. To się nie dzieje naprawdę. Tu nie mogę. Mogę zbić pionkę. I tam zagrać. Ale to też nic nie daje. To też nic nie daje. Tutaj da szacha, pójdzie tak, bo tam zawsze hetman asekuruje pionka. A zagrał inaczej, o. Proszę bardzo. W sumie to nie wiem dlaczego. Może nawet zbić, no dobra, gram. Tak, gram. No będzie musiał po prostu tutaj bronić. Nawet tak może, wszystko może. Tak. A dokładnie. Dokładnie tak. Wszystko tutaj on może grać. Taki ruch to zasłoni. Tam będzie wieczny szach. No jeszcze zagram sobie tak. W sumie to, ale to już tak w zasadzie. Aha. Źle, bo on może nawet mi zbić tego pionka. Ale tak, jakaś tam siatka głupia matowa się pojawi może. Ale to już też jest tragedia. Nie wiem, ja już tu mam kompletnie przegraną.
Nie wiem, jak on chce to, jakoś tak zaczyna kombinować za bardzo, ale może i też mu starczy ta tutaj wiedza. Nie może zasłonić, bo dostanie tutaj, więc... No mógł tam zbić pionka, wszystko mógł zrobić. Muszę tak, nie mam wyjścia, on zagra tak. Ja muszę tu. Aha, i po prostu dorabia hetmana z matem. Dam mu tego, opcję tego mata. No ładnie, spróbuję rewanż. Pewnie odrzuci ten rewanż, znając życie. Ach, to był błąd. To był błąd, no. Szkoda, bo gość, no, była wygrana, jak zresztą widzieliście. Przepiękne trzy odcinki w dzisiejszym... trzy partie w dzisiejszym odcinku. Jest? Jest rewanż! Jest rewanż! Jedziemy, bo nie byłeś za mocny, gościu. Nie byłeś za mocny. Po tych twoich ruchach i też szybkości. Stwierdzam, że nie byłeś za mocny. Dobra, goniec G5. No to C5. Gra... No, kombinujemy od początku, proszę bardzo. Tam strzałka będzie. Bijemy. Hetman B6. Z atakiem na słaby punkt. Dlaczego by nie? Od razu. Hetman B3? Teraz skoczek C6. Chętnie chcę, żebyś ty mi wybił. Skoczek tam wejdzie, już cię będzie cię męczył. Jeszcze tu atakuję z tempem. Gość również lubi grać szybko. Jeżeli skoczek D2, to on chyba bicie tu, tu i tu. Jest wybicie, ok. Czyli będziemy grać a la końcówkę. Czy tam skoczek, tutaj też są takie oczywiście dla niego opcje, ale tutaj grozi widzicie na razie pionka, więc myślę, że on musi to obronić dokładnie. Czy taki ruch wchodzi od razu w grę? Bo atakuje tu i grożą widły. On będzie musiał zagrać królem na przykład. Ja zbiję, tak, tak, tak. Goniec, tu. Idę na to. Idę na to. Po prostu na to idę. A dlaczego nie? Ja wiem, bardzo chciałoby mi się zagrać D6, żeby mieć gońca szybko w grze. Ale z drugiej strony... Jak on zagra tak, to jest strzał tu i tu, i tu. I tamten skoczek też jest na stracenie prawdopodobnie, ale to minie dużo czasu na to minie. On musi dwa ruchy zrobić. A ja zobaczę, czy nie mam jakiejś opcji... Aha, nawet nie tyle ruchów musi zrobić dużo jak... Okej, dobra. Dobra, to jednak nie jest tak różowa, jak mi się wydawało. On to lepiej nawet policzył. Dobra, idę tak z opcją taką. Słabo liczę, słabo. Słabo liczę, bo ten pionek jest słaby. Szach. Dajmy szacha, że niby chcę wybić tu. Zagram tak, jeszcze mu nie wybiję, bo może zagram D5. On tego pionka mi skosi. Nie, nie skosi, bo jest skoczek C3. Właśnie, to sobie wymyśliłem. No tak. On da szacha to tu. Bardzo dobrze. Jak wybicie, to król jest bliżej, skoczek grozi. O, no to mi się super podoba. To mi się super podoba. Muszę tak. Wymiana jest gwarantowana. I co, skoczek wejdzie tu? Kto ma lepszą końcówkę? Chyba ja, bo on ma pionki na czarnych polach. A, no to on jakoś tak bardzo uprościł. Ale ja mam jeszcze opcję bicia tutaj i tutaj, tylko skoczek może mi się nie wydostać stamtąd. Trzeba to dokładnie policzyć, zaraz zobaczymy. Możliwe, że taki ruch jest dla niego dobry. Słyszał. Teraz tak, on tu, ja tu, tu i on tu królem. No muszę wybić skoczkę. Tak.
Chyba muszę tak, żeby on nie zagrał tym pionkiem. Mam opcję teraz taką i tu, żeby zdobyć pionkę. B5, dokładnie. Pionki na białych polach. No zobaczymy, co z tą końcówką. No król z tempem. Oczywiście on tutaj się obroni. No właśnie. Pytanie, czy ja się tu dalej jakoś rozprzestrzenię. Nie widzę tutaj dobrej opcji. Bo co? Bo teraz tak, może F6, E5? Chyba nie. E5 może od razu, ale on wybije, pozbędzie się pionka słabego. Ale możliwość przejścia królem jakaś... No, końcówka raczej równa. Raczej równinka. Ale niech się pomartwi. Tędy, może tędy spróbuję. Bo ten pionek izolowany, on chyba nie będzie miał ogromnego znaczenia. Nie musi być raczej według mnie broniony. No tam pionka atakuje. Tak, to, tak, tu, 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 tu. Jak Fischer kiedyś grał taką końcówkę. W sumie nie wiadomo, co to za końcówka. No ale niech on się zastanowi, może zagra tak po prostu. Ej! To nie mogę zbić? On tu, ja H5, on tu, ja H4, on tu, ja biję, biję. Skubaniutki, no. Idę król. No nie mogę zbić pionka. Chwila, muszę się zastanowić. Tak, 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 tak. No tak, no nie mogę zbić pionka. Kurczę, no. No nie mogę zbić pionka. Ale może zagrać tu, chociaż nie muszę się śpieszyć. On tu królem. Jeszcze raz, bicie tutaj. Bo możliwe, że bicie na H2 jest dobre. Tutaj może czegoś nie widzę. Tak. Jeszcze widzę opcję F5. On zagra tu. Ja tak. Jak on tu, to ja biję. On zbije, ja F4. On król F3. Ja biję. On bije i ja tu. O! Ryzyk fizyk chyba, słuchajcie. Chyba muszę zaryzykować. Jeszcze raz to liczę. Tutaj. On musi zasłonić. F5. Tego nie widział. Na bank tego nie widział. Zagra tu. Ja D4 poświęcam pionka. On musi wybić. Jest F4. Jak on wybije, to mi się goniec rozprzestrzenia i będę miał lepsze pionki. Więc on musi zagrać tak. Ja biję. On nie może goniec król G2, bo tutaj. Więc musi zagrać na G2. Znaczy zbić. Ja wtedy tu, ja atakuję pionka. On oczywiście go obroni, ale przejdę tędy. I on zagra tu. Zagram tu, tu. Dobra, jedziemy. Policzone. Dobra, wiem, widziałem. F5. D4. Szkoda, że króla nie mam tutaj o jedno pole wyżej. Niestety nie mam. Jak on tu, to tutaj. Więc on musi wybić i jest ruch F4. Chyba trzeba było tak, bo nie widziałem innej drogi na to, żeby zwyciężyć w tej pozycji. Nie tu. Aha. Orety. Orety, Krzysztof. Ile policzyłem? Chwila. Zagram tu, więc on musi chyba... A, on musi tak zagrać. Więc opcja tego bicia chyba pionka będzie lepsza. Zagram tu, on tu. Ja zbiję, on zbije. Ja... Co, jakie grzechy. Znaczy plus jest taki, że ten róg jest dobry, więc możliwe, że remis jest blisko. No tu nie zagra, bo tu będę miał stępem. Ale tego pionka muszę skosić. Dobra, idę królem aktywnie. Nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Muszę wziąć tego... Chociaż czekajcie. Tu, tu, tu. On obroni. Dużą aktywność złapie królem, ale to za mało.
Muszę wziąć pionka. Tu. 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 Dobra, chyba aktywność króla jest ważniejsza. Naprawdę tak zagrałeś? Teraz tak, tak. No tak. Idę po pionka, on musi go bronić. Tak, jak zagra tak, to ja wtedy zbijam. On z szachem zbije. Ale będę miał G5 też wtrącenie. I ten pionek szybko będzie szedł. Ten pionek wbrew pozorom może mi pomóc. No, dokładnie. Tak, może mi pomóc w pójściu tym pionkiem do góry, bo ten będzie blokował tutaj pole G1. No niech on się martwi. Możliwe, że tak musi po prostu wrócić, ale tu i tu będę miał opcję. Raczej remisową, raczej. Chociaż te pionki są złe, bo jak miał jednego pionka tutaj. No właśnie, tak. On musi chyba wrócić, bo jak zagra tak, to ten pionek szybko ucieka. Prawda? A tu nie mogę, bo mnie zbije, więc tu, 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 tu. Ej. Król wraca, co? Ale jak król wraca, to idę też H5. A on wraca i broni. Ale ja idę tu. On broni. Będę tracił. Aj. Mogę zagrać jeden ruch, tempo zyskam. Dobra, to tempo może być ważne. Tak, to chyba jest ok. Nie wiem. Nie wiem, co za dzisiejsze. Dzisiaj partie są w ogóle z kosmosu jakieś. Szybki król, szybki pionek. Z tym rogiem nie jest do końca jeszcze tak fajnie. Bo jak on mnie zapatuje w rogu, to ja będę musiał użyć pionkiem i on będzie miał opcję wybicia, więc tu są też takie pewne zależności. Dobra, tu nie mam wyjścia, muszę iść pionkiem, nawet tego nie liczę. No muszę iść tak, on tu. Ja biję. Król tu. Tu. Szach, co? Tu. No bo jak tutaj on mi zbije, a tutaj on poleci potem. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Poleci. A, to wtedy za tym idę pionkiem i remis. Możliwe, że to jest remis. Ojejku. Ile to jest liczenia? Jak zagram tak, on tu, to ja tu, to wtedy jest ok. Jak zagram tu, on mi da szacha niestety. Pójdę tu, on pójdzie tu, to wtedy tu. A tak, to jest z szachem przecież, co ja w ogóle gadam? Tu chyba trzeba grać. Brzydki ruch. Ale no właśnie. Jak tutaj, to tutaj. Tak, tak. Tutaj bicie. Tutaj. On tędy, ja tu, a tu to będzie remis, więc on tak, tutaj bicie, tutaj, 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 no to remis, dobra, to idę po remis. Bo te pionki angażują króla i gońca, idę w takim razie po remis, co za końcówka. No ryzyk poszedł, ryzyk fizyk, możliwe, że też remisowa była, jakbym grał tam nie poświęcając gońca, co? Nie zbiłeś pionka? To nie zdążysz, bo ja gram tak i chcę wziąć tego. Co, tak?
zaraz policzymy. Kto tu? Tu, tu. Nie, no to tak, to tutaj zawsze pionek ucieka. Dobra. On podszedł królem, żeby mieć szybciej opcję do tego, żeby gońca uwolnić od obowiązku obrony. Co za gra? Co za partię dzisiaj, nie? O! Znaczy to proste, to idę po tego, bo jeżeli on idzie tu, to ja zbijam i tu. On jeszcze przypadkiem to może przegrać, jak będzie, jak przekombinuje. Mam dwa pionki. Ok. To zbijam. Atakuję tego. On jak on obroni, to ja idę tu, zbijam tego i niech on się martwi. Remis gwarantowany. No tutaj zarabią hetmana. Idę. Idę. I tu idę. To jeszcze ja to wygram. Ja to wygram, słuchajcie. I idę. I on musi bronić. To proszę bardzo. Kolejny pionek zasuwa z tej strony. On nie jest w stanie dwóch obronić. Tego jeszcze podciągnę. Wygram tę partię. Przekombinował. Znaczy tu mogę sobie podciągnąć pionka B. Poczekać, żeby zawsze był bliżej. I zaraz tym zasuwam. No wygrana. Słuchajcie, masakra. Ryzyko się opłaciło. Tak, jest. Na osłodę chociaż. Zwycięstwo z 2600. No. Dobra, moi drodzy. Chyba nie jest ze mną aż tak źle. Chociaż jest. Do poprawy sporo rzeczy. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam o szachowych fundamentach. Zapraszam. Pozdrawiam i do zobaczenia.